Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Partii Korwin. Ja nazywam się Krzysztof Żońca, ze mną jest wiceprezes Partii Korwin Bartłomiej Pejo oraz przedstawiciel Kongresu Polskiego Biznesu Roman Łazarski. Spotykamy się tutaj, żeby przedstawić projekt Kongresu Polskiego Biznesu autorstwa właśnie pana Romana Łazarskiego. Projekt Zgłoś bubel prawny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak zagmatwane jest polskie prawo, jak bardzo ten proces legislacyjny jest trudny do zrozumienia dla obywateli i jak wiele jest tam właśnie bubli prawnych. Wychodzimy teraz z projektem, który ma troszeczkę przeciwdziałać tej szkodliwej legislacji. Chcemy włączyć obywateli w proces naprawiania prawa. I o projekcie chciałbym, żeby więcej powiedział właśnie autor samego projektu, Roman Łazarski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Roman Łazarski, reprezentuję Kongres Polskiego Biznesu, ale właściwie jestem tutaj w imieniu wszystkich obywateli, ponieważ jak sądzę, wszyscy jesteśmy zainteresowani poprawą naszego prawa, bo to ono kształtuje warunki naszego funkcjonowania. Proszę Państwa, chciałbym chwilę powiedzieć o kilka słów o projekcie, który zaczynamy właśnie razem z partią Korwin i który ma za cel poprawę jakości naszego prawa, a także przede wszystkim zainicjowanie takiego procesu dostarczania informacji naszym przedstawicielom, czyli pracującym tutaj w Sejmie posłom, na temat tego, jakie prawo rzeczywiście doskwiera obywatelom. Problem polega na tym, że obecnie produkcja prawa jest na takim poziomie, że jest już nie do ogarnięcia przez ludzki umysł. Gdyby nie komputerowe systemy gromadzenia danych, to właściwie nie moglibyśmy się w ogóle w niej poruszać. W tej chwili nie ma takiego prawnika, który orientowałby się, jaki obecnie jest aktualny stan prawny. No i na temat tego, jaki ten stan prawny jest i jakie tam w nim występują przepisy konkretnie, które gdzieś tam nam doskwierają, szkodzą albo uniemożliwiają załatwianie jakiejś sprawy, przekonujemy się najczęściej w praktyce. Przedsiębiorcy doświadczają tego częściej, ponieważ oni zmagają się z przepisami branżowymi, oni często muszą do nich sięgać i po prostu są cały czas zmuszeni z nich korzystać, więc mają tę wiedzę troszeczkę większą na temat tego, co i jak źle funkcjonuje. Natomiast zwykli obywatele często zderzają się z tym, załatwiając sprawę w urzędzie na przykład. Wtedy mogą się przekonać, że coś na przykład jest zorganizowane źle, coś powinno być inaczej albo w ogóle coś jest kompletnie głupie. I teraz problem polega na tym, że wiedza, której oni doświadczają w momencie, kiedy spotykają ten zły przepis, nie mają jak jej dostarczyć do naszych przedstawicieli w Sejmie. No, mogliby właściwie pójść do biura poselskiego, prawda, nie wiem, wyładować swoją złość na urzędniku, ale to do niczego nie prowadzi. Więc chodzi o to, żeby wprowadzić skuteczny system wymiany informacji pomiędzy właśnie taką osobą, która doświadcza tego zdarzenia, a naszymi posłami. Dlatego w ramach akcji Zgłoś bubel prawny wprowadzamy bardzo proste rozwiązanie. Proste w tym sensie, że bardzo prosto się z niego korzysta i jest ono bardzo, bardzo, bardzo funkcjonalne. Proste narzędzie do tego, żeby informować o tym, jaki konkretnie przepis prawa jest zły i w jaki sposób on źle wpływa na nasze funkcjonowanie, nie pozwala nam załatwić sprawy, utrudnia nam życie. My te zgłoszenia zbieramy, katalogujemy, one nam się w bardzo prosty sposób uporządkowują i dzięki temu powstaje podstawa informacyjna do tego, żeby mobilizować naszych posłów do działania, wskazywać im, które przepisy są złe, a także wartość merytoryczna do opracowywania szeregu raportów merytorycznych, statystycznych i tym wszystkim mamy zamiar zasilać właśnie pracujących tutaj naszych przedstawicieli i bardzo zachęcamy do korzystania z formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem www.bubel.biz. Jest to prosty formularz zgłoszeniowy, który polega na podaniu artykułu, który konkretnie nam przeszkadza i dwóch zdań uzasadnienia, w jaki sposób on źle wpływa na jakość naszego życia, czy też przeszkadza nam załatwić sprawę, czy też może jest martwy, a może zwyczajnie głupi. Formularz zgłoszeniowy może być anonimowy, można podać swoje dane,
To jest kwestia wyboru. Zapraszamy gorąco do korzystania z niego, bo chcemy troszeczkę zainicjować taki proces, powiedzmy sobie, demokracji szwajcarskiej, tak to nazwijmy. To znaczy taki proces, w którym obywatele uczestniczą i zyskują jakiś realny wpływ na to, w jaki sposób kształtowana jest legislacja. Bo teraz nikt kompletnie nie wie, z czyjej inicjatywy jest tworzone prawo i jakie ono tak naprawdę jest tworzone, dopóki nie zostaniemy poinformowani o tym przez media. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kilka słów podsumowania. Jak Państwo zauważyliście, my jako środowisko wolnościowe, Partia Korwin, współpracujemy z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy w postaci właśnie Kongresu Polskiego Biznesu nie boją się współpracować z politykami. Politykami, takimi politykami, którym faktycznie zależy na tym, aby to przedsiębiorczość w Polsce poprawiać jej funkcjonowanie, o tym, aby prawo dla przedsiębiorców, dla biznesu było ułatwiane, aby przede wszystkim nawet nie pomagać, a tylko po prostu nie przeszkadzać. Abyśmy to prawo mieli jak najprostsze, zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i dla małych, średnich, czy też dużych przedsiębiorstw w Polsce. Ten projekt, który został przez kolegę przedstawiony, jest projektem w moim mniemaniu bardzo prostym w obsłudze. Jest to platforma, w której możecie Państwo uczestniczyć już od zaraz tak naprawdę, do czego serdecznie zachęcam, do wypróbowania tej platformy i do obserwowania efektów działania tej platformy, bo my poddajemy siebie w pewnym sensie, naszych posłów w tej chwili pod pewnego rodzaju test. Test, czy faktycznie będą spełniać Państwa oczekiwania, czy te Państwa nawet najmniejsze problemy zgłaszane przez platformę Bubel będą realizowane, będą zawierały się w różnego rodzaju interpelacjach poselskich. Do tego zobowiązujemy w tym momencie naszych posłów, posłów partii Korwin i oczekujemy na pozytywne efekty tego projektu. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Dziękujemy bardzo.